kochani, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy sobotę i będziemy świętować 70. urodziny mojego taty. Tak, mój tata ma już 70 lat i będzie impreza w restauracji. Z tej okazji zamówiłam tort dla mojego taty. To jest tort artystyczny. Powiedziałam pani, że na torcie ma być naukowiec, który jedzie na rowerze. No, wiem, że tort już jest gotowy, ale pani nie chciała mi zdradzić, co zrobiła. Nie chciała mi nawet żadnego zdjęcia wysłać, no nic a nic. Powiedziała, absolutnie mi nic nie powie i żadnego zdjęcia nie wyśle. Tak więc z podekscytowaniem czekam na to, co zrobiła. Dzisiaj go właśnie odbieram, no wiadomo, dzisiaj impreza, więc dzisiaj go odbieram. Impreza zaczyna się dopiero o 15, ale ja już ruszam, a jest godzina 10:24, więc po prostu muszę tylko dzieciaki ubrać i jedziemy, ponieważ właśnie trzeba odebrać ten tort, trzeba nadmuchać balony, trzeba zanieść wszystko do restauracji, a przy okazji jeszcze muszę kupić parę rzeczy dla dzieciaków, takich normalnych. Jak to przy sobocie starałam się coś posprzątać, no ale co posprzątałam, to niestety dzieciaki wszystko rozwaliły, więc wygląda tak samo jak przed sprzątaniem, także to nie wiem, czy sprzątanie miało jakikolwiek sens. Aha, wczoraj zdecydowałam się w końcu na panele podłogowe. Zdecydowałam się na te droższe, te, z których mam próbki i zamówiłam je przez internet. Będą szły ze Szczecina. Mam nadzieję, że przyjdą w jednym kawałku i będę zadowolona z tego zakupu. Dzisiaj rano dzwonił do mnie pan i pytał się o to, jaki pasuje mi termin dostawy, ponieważ no, nie w każdy dzień jestem w stanie odebrać te panele, to znaczy czasami mój mąż pracuje, więc więc po prostu no, nie w każdy dzień jest w stanie to odebrać. Tak więc ustaliliśmy termin przywozu tych paneli na 12 marca, czyli już w przyszłym tygodniu na czwartek. Więc przyjdą albo w czwartek, albo w piątek. No i także kolejny punkt odhaczony. Mamy panele, czyli tak, mamy już płytki do spiżarki, płytki do holu, panele i mamy wybrane płytki do kuchni. One są dostępne od ręki, to będą te płytki z Leroy Merlin. Więc to będą te płytki, które widziałam raz, na które troszeczkę kręciłam nosem, że są w ogóle niebłyszczące. Po przeczytaniu paru forów i jakichś opinii niezależnych z internetu wywnioskowałam, że jednak błyszczące płytki do kuchni to nie jest za dobry pomysł, nawet półbłyszczące, i że dobrze sprawdzą się matowe, które dodatkowo są antypoślizgowe. Tak więc tak, to będą te płytki, a one są ani beżowe, ani szare, także idealnie wpasowują się w moje gusta, ponieważ dają mi duże pole manewru, jeśli chodzi o kolorystykę mieszkania. Nie definiują mnie od razu, że wszystko musi być szare. Chociaż do szarych płytek też nie wszystko musi być szare. No ale to jest coś pomiędzy, więc daje więcej możliwości. No i tak, wybieram się na tą imprezę, ale musiałam się spakować tak, jakbym jechała na dwa dni gdzieś. Ponieważ tak, dzieci muszą mieć ładne ubranka, więc te ubranka zostały spakowane. Muszą być ubranka na wypadek wypadku, czyli wiadomo, zapasowe majtki, zapasowe body, zapasowe spodnie. Muszą być jedzonka dla Grzesia. Co jeszcze? Zabawki dla Tomasza. Oczywiście nasze ubrania, ponieważ no, ja jadę najpierw roboczo pozałatwiać różne sprawy i dopiero na wieczór będę, na popołudnie dopiero będziemy imprezować, więc musiałam sobie spakować imprezowe ubrania. Mąż jeszcze pojechał na budowę, więc jemu też spakowałam rzeczy. Także dwie torby rzeczy dodatkowych, oprócz klasycznej, standardowej torby od Grzesia. No i co? I będziemy za chwilę ruszać. Muszę tylko Tomkowi ubrać spodnie, Grzesia muszę ubrać w jego kombinezon, wsadzić go do nosidełka. No ja już jestem właściwie gotowa. No i co? No i będziemy ruszać. A w międzyczasie zobaczcie, co tu się dzieje. Tak, Grzesiu sobie tutaj dotyka różnych zabawek, trzaska, miesza w klockach. No, a Tomcio buduje tutaj wieże różnego rodzaju. Dobra, muszę zbierać tych małych szkrabów. Słuchajcie, po trudach i bojach zeszłam do auta z dwójką dzieci, jeszcze z paroma zaległymi torbami, których mój mąż wcześniej nie zniósł do auta. No i będziemy ruszać! Grzesiu już prawie śpi, Tomek oczywiście nie śpi. No, ruszamy! Słuchajcie, te balony przekroczyły moje oczekiwania. Mam zajęte całe to, zobaczcie, to normalnie masakra jakaś.
No fajnie to wygląda, aczkolwiek te balony, które kupiłam przez internet, przynajmniej te małe, pani powiedziała, że się nie nadają mnie, także no troszeczkę szkoda. No foliowy jeden strzelił, ale dokupiłam jeszcze ten jeden foliowy na miejscu, więc bez problemu. No i kupiłam takie po prostu zwykłe, przeźroczyste z jakimiś kropeczkami. Strasznie szeleszczą, boję się jechać, boję się, że mi hukną i w ogóle nic nie widzę przez tą szybę. Mam nadzieję, że jakoś zajadę. Jadę teraz po tort. Zobaczcie, takie oto balony, 7 i 0, takie duże. No, a te balony prezentują się tak, przyczepiłam je na takiej cegiełce w formie prezentu. No i sobie tak na razie wiszą. Jeszcze może dodmucham tę resztę. Ale to już tak normalnie. Lecę dalej po tort. Tort już jest na pokładzie. Mam go zapakowany szczelnie, ale spróbuję wam jakoś pokazać. Zobaczcie, jest rower i jest pan naukowiec z próbówką w ręce, z rozlanym jakąś miksturą. Jest 70. No powiem wam, super, 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 naprawdę super. Super ta pani jest. To teraz jadę zawieźć tort, a potem jadę po mamę. Czyli jest po imprezie. Jeśli chodzi o wczorajszy dzień, powiem wam, że wyszłam z domu idealnie. Znaczy, jakbym wyszła odrobinę później, mogłabym po prostu nie zdążyć z tym wszystkim. Musiałam przecież odebrać balony, napompować je, musiałam odebrać tort, zawieźć go, przystroić salę również. Jeśli chodzi o samą imprezę, było naprawdę całkiem fajnie, naprawdę było sympatycznie. Wiadomo, 70 lat, no to nie jest wesele, to jest taka impreza raczej dla takich starszych osób, ale myślę, że się udało. I było naprawdę sympatycznie. Były takie delikatne tańce, także DJ też jak najbardziej był na miejscu. Była to też taka osoba, która po prostu zapowiedziała, że teraz wznieśmy toast, teraz wręczmy prezent. Wiadomo, troszeczkę tak przewodził tą imprezą. Także to było dość fajne. Jeszcze w kontekście powrotu do domu powiem wam, że jednak dla takiego małego dziecka jak Grzesiu, czyli on ma aktualnie, no idzie mu 9 miesiąc życia, taka impreza dała mu troszeczkę za dużo wrażeń. I ja zapomniałam o słuchawkach wygłuszających. Nasz powrót do domu był tragiczny. Musieliśmy stanąć chyba ze 4 razy. Grzesiu strasznie płakał w foteliku, nie chciał tam siedzieć. Co zdążyliśmy go uspokoić i jak już był spokojny, wkładaliśmy go do fotelika, on zaczynał znowu tam płakać w tym foteliku tak strasznie, że no po prostu dławił się dosłownie płaczem. No a my mamy do domu około 45 minut, także no wyobraźcie sobie, jak ta trasa wyglądała, gdzie on po 5 minutach już płaczu, takiego naprawdę płaczu o wrzasku, no zaczynał się dławić. Jedyny plus z tego był taki, że Tomek był tak zmęczony, że tak padł, że żadne wrzaski nie były go w stanie obudzić z jego głębokiego snu. Aha, jeszcze jedna rzecz, jeśli planujecie tego typu imprezy i będą na nich dzieci, to pamiętajcie o tym, żeby zapewnić jakieś atrakcje dla dzieciaków. Tutaj okazało się strzałem w dziesiątkę przygotowanie balonów wypełnionych helem, ponieważ no dzieciaki tak zajęły się tymi balonami, że no po prostu szaleństwo było wokół tych balonów, także to był naprawdę bardzo dobry pomysł. No a dzisiaj mamy w planach wyjazd do mojej koleżanki, która będzie miała 35. urodziny. I tam będziemy sobie świętować bardziej w takim gronie już koleżeńskim. To już nie jest żadna impreza na żadnej sali. Wiadomo, jak to przy dzieciach, no już czasami po prostu no nie ma się siły już organizowania takich rzeczy. Także jedziemy na urodziny do mojej koleżanki. Taki piękny kwiatuszek mamy z kokardką i z prezent. BLW, kolejne starcie. Mamy bananka i makaronik pełnoziarnisty i Grzesia.
O, Krzysiu dorwał tutaj kawałek makaronika. Ciekawe, czy on dzisiaj coś zje. Zobaczymy. A co robi Tomuś? Tomuś ma również podobny zestaw, to znaczy ma makaron i bananka i plastikowy nożyk, żeby sobie mógł pokroić bananka na części, ale on teraz układa figurki. I skarży się, że nie ma miejsca, także muszę mu tu wszystko posprzątać, zrobić miejsce, tak żeby sobie mógł to w spokoju poukładać. Dobrze, Tomasiu, Tomaszku, zaraz zrobimy to. Tu masz jeszcze karty. Proszę, proszę, proszę. Proszę. Układaj sobie. A ja to ci odłożę jedzonko na boczek, co? Odłożymy. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Ja już się z wami żegnam. Jak widzicie, Grzesiu już tutaj straszliwie mi płacze i nie wiem w sumie o co mu chodzi. Także dzięki, że byliście z nami i zapraszam na kolejny odcinek. Cześć!